Hejka kochani, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na moim kanale, jeśli jesteście nowi, to zostawcie suba! Ja jestem w trakcie malowania się, ponieważ dzisiaj zabieram was ze sobą na moją drugą już konferencję Fame MMA, na szczęście ostatnią. Jadę na tę konferencję w bardzo dziwnym zestawieniu. Nie będę wam na razie mówić, to będzie niespodzianka. Mogę wam powiedzieć tylko, że jadę z Lexi jeszcze z dwoma, albo jedną, albo dwoma innymi osobami. I tak ostatnio widziałam komentarze, że ciągle nagrywam tylko z Lexi. Słuchajcie, ja mam tylko dwie koleżanki, w czym jedna z nich to Lexi, a druga pracuje, studiuje i jakby nie lubi występować przed kamerą, więc z kim mam nagrywać? Dajcie mi spokój! Więc tak, czy ja jestem przygotowana na konferencję? Wydaje mi się, że tak. Chciałam poruszyć jeden temat. Każdym jakimś, nie wiem, obojętnie czy to jest wywiad, czy to face to face, czy konferencja, widzę komentarze typu: wkurza mnie jak fagata udaje mądrą. Jakby, jeżeli dla ciebie definicją bycia mądrym jest umiejętność odpowiadania na pytania, które są o tobie, to ci bardzo współczuję. Co jest skomplikowanego w potrafieniu odpowiedzieć na pytania, które są o tobie i ładnie budowaniu przy tym zdań? Tak naprawdę, słuchajcie, na konferencji nikt was nie będzie pytał, czy na face to face. To są w miarę przewidywalne pytania. Musicie sobie po prostu zrobić rachunek sumienia i jest to bardzo łatwe, żeby na taką konferencję, żeby na niej dobrze wypaść. Nikt wam nie będzie zadawał pytań typu, kto był pierwszym władcą Polski, czy w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. Nie musicie mieć jakiejś, nie wiadomo jakiej wiedzy, musicie mieć tylko wiedzę o sobie, bo to są jakby pytania o was, o rzeczy związane z wami, więc co jest w tym trudnego i czemu ludzie się dziwią, że ja potrafię na takie pytanie odpowiadać i od razu mówią, że ja udaję mądrą. Nie, to są po prostu pytania, na które znam odpowiedź, bo są o mnie, więc chill. Ludzie się nie mogą pogodzić z tym, że nie wiem, że influencerka, że osoba taka jak ja, która miała jakieś tam dramy, umie się dobrze wypowiedzieć i się okej zaprezentować. I serio, nie potrzebujecie mieć do tego 200 IQ, żeby potrafić po prostu odpowiedzieć na pytania, które są o tobie. A teraz przejdziemy do story time'u, kochani. Ja mam co chwilę jakieś dziwne historie związane z Uber Eats'em, a dokładnie z dostawcami z Uber Eats'a. Już nieraz miałam sytuację, że kradli mi jakieś zamówienia, że coś dziwnego do mnie gadali przez telefon, ale tego, co się wczoraj wydarzyło, się nie spodziewałam. Wracam sobie od rodziców i wracałam takim późnym pociągiem, że byłam dopiero po północy tutaj w domku. Byłam strasznie, strasznie głodna. Ten pociąg był opóźniony, no po prostu tragedia, katarzis. Wchodzę sobie na Uber Eats'a i patrzę, że są jeszcze jakieś czynne restauracje, więc zamówiłam sobie jedzonko. I taka, wiecie, głodna, czekam na to jedzonko, czekałam dość długo. Patrzę, dostawca odebrał zamówienie. Zajebiście, sobie myślę. Ja mieszkam w centrum. I zamówiłam sobie to jedzenie też jakby z centrum, więc to było blisko. I ten dostawca jest już w połowie drogi, po czym pisze do mnie, że nie dostarczy mi tego zamówienia. A ja się pytam czemu. A on mówi, że jest za daleko. A ja mówię, no jak to jest za daleko? Zresztą pan już wziął to zamówienie, przyjął je, więc pan chyba wiedział, gdzie pan je dostarcza, no nie? Po pierwsze, a po drugie, ja zamówiłam z centrum, mieszkam w centrum, więc to nie jest daleko. A on nie jest za daleko, jest noc i on nie będzie mi dostarczał tego zamówienia, bo on ciężko pracuje. To nie będzie, on nie będzie tego zamówienia dostarczał. A ja mówię, okej, no i co teraz? No pan wziął to zamówienie i co? A on mogę je zwrócić do restauracji? No to ja mówię, okej. No i widzę, że on się cofa, po czym do mnie znowu jakieś rzeczy wypisuje, już teraz nawet nie pamiętam, co to było. No a ja do niego, no dobra, no okej, ale po co pan przyjmował to zamówienie? Pan już jechał z tym zamówieniem, teraz to jedzenie będzie zimne, będzie poszarpane, z ręki do ręki dywane. Mnie to na przykład obrzydza troszeczkę. A on, bo on myślał, że będzie bliżej, ale serio, to nie było daleko. No nieważne. Widzę, że stoi pod tym miejscem, z którego brał to zamówienie i pisze do mnie, no ja w sumie mogę, po tym jak się cofnął, no ja w sumie mogę dostarczyć to zamówienie, ale za małą dopłatą. Bo mi za mało płacą. A ja mówię, ile? I napisałam mu, proszę pana, to jest trochę taka próba wyłudzenia pieniędzy, bo pan już odebrał to zamówienie. Ja już jakby sobie drugi raz go nie zamówię, bo już jest za późno i ta restauracja już nie przyjmuje zamówień po prostu, więc nie mam wyjścia, muszę wziąć od niego to jedzenie, bo inaczej nie zjem. Nie mogę oddać tego zamówienia, bo on chciał je oddać do restauracji, żeby jakiś chyba inny dostawca je wziął, bo to, i ta restauracja już nie chciała, no, ale nie dziwiłem się, bo to jedzenie było, wiecie, zimne, przewożone przez tego pana, no po co on przyjmował to zamówienie? No ja do niego napisałam, okej, no i co teraz? I coś tam do mnie pisał. Minęło chyba 25 minut, a on stoi z tym zamówieniem pod tą restauracją. No ja do niego piszę, proszę pana, niech pan zrobi z tym zamówieniem cokolwiek, albo niech pan mi je dostarczy, bo pan stoi, to jedzenie się robi zimne, ono się marnuje jakby. Pomijając to, że ja jestem głodna, czekam, zapłaciłam za to jedzenie się robi zimne i jakby zaraz nie będzie, wiecie, no, nie będzie dobre do zjedzenia. Znaczy no bez przesady, ale wiecie, no nie po co zamawiacie jedzenie, żeby przychodziło wam zimne. I on napisał, że nie przyjęli. Proszę pana, trzyma pan moje jedzenie, za które zapłaciłam i nie dostanę zwrotu. Ja też, bo on tam wcześniej mi napisał, że ciężko pracuje i nie dostarczy tego zamówienia, a ja mówię, ja też ciężko pracuję na to, żeby móc
pozwolić sobie, żeby zamówić zamówienie. Ludzie na świecie głodują, a pan marnuje jedzenie, trzymając je i nic z nim jakby nie robiąc. A wiecie, co on mi na to odpisał? Mogę wydać twoje zamówienie komuś, kto umiera z głodu. What the fuck? Po czym zaznaczył, że zamówienie dostarczone? I koniec! Zgłosiłam to oczywiście, jeszcze sprawę jest w toku, bo oni tam napisali im, o co chodzi, pewnie będą się ze mną kontaktować. Czajcie, typ wziął moje zamówienie, ja w ogóle myślę, że on wiedział, że jest późno, że jakby to jest ostatnie zamówienie z tej restauracji. Mi się wydaje, że on wiedział, że ja już drugi raz nie dam rady zamówić i specjalnie je odebrał po to, żeby wyłudzić pieniądze za dostarczenie, że jeszcze więcej pieniędzy, no nie? Ale po co je przyjmował? Jakby ja bym mu dała napiwek, gdyby rzeczywiście bez marudzenia, bez jakiegoś wyłudzenia, by mi powiedział na przykład, o, bo tak późno i w ogóle bym mu dała te pieniądze, co jakieś, wiecie, napiwek bym mu dała. Czasami daję, jak mam szybko dostarczone, dobrze zamówienie. Ale on próbował wyłudzić kasę i finalnie zabrał sobie to jedzonko. Możecie mi pisać w komentarzach, jak mieliście też jakieś dziwne... Ludzie w ogóle opowiadam to na live i pisali mi, że mnie zamawiała z Uber Eatsa, bo tam zawsze są jakieś dziwne akcje. I rzeczywiście już miałam tyle dziwnych akcji. Więc nie wiem, z czego będę zamawiać, z jakiegoś Glovo czy z czegoś innego, bo to jest jakiś żart. Okej, okay, tak się prezentuje mój makijaż. Jak zwykle wygląda tak samo. Tak jak wam ostatnio mówiłam, ja czuję się jak inna osoba i od razu mój makijaż zaliczam do innego makijażu, jak mam inne rzęsy, więc mam inne rzęsy. Takie patrzcie, w ogóle fun fact, one są z jakiegoś Primarku. Teraz maluję usta konturówką, jest troszeczkę za jasna. Ja ostatnio lubię ciemne konturówki, ale okej. Okay. Mam swoją kolekcję kosmetyków! Którą możecie zakupić w Rossmanie, kolekcja jest limitowana, więc nie będzie jej długo. Jezu, właśnie pobrudziłam paletkę. Ja pierdzielę. Dobra. I w skład wchodzi na przykład taka cudowna paletka, której jest najmniej tej paletki przez to, że ma takie różne elementy dziwne typu futerko albo tutaj metalowe spiralki. To trudno było ją wyprodukować, więc tych paletek jest mało, więc jak ich gdzieś widzicie w swoim sklepie, to nie czekajcie, bo może ich już po prostu nie być. Mamy też paletkę do konturowania, mamy korektor, mamy dużo innych kosmetyków, dlatego już są, bo ostatnio jak nagrywałam filmy, to jeszcze nie były, ale już są dostępne też przez stronę internetową Rossmana i stacjonarnie szukajcie ich w swoich Rossmanach, oznaczajcie mnie, jak coś kupicie, ja oglądam wszystkie relacje i od czasu do czasu coś też sobie udostępnię i dzisiaj właśnie będziemy używać błyszczyków. Princess, jest to taki holograficzny błyszczyk, który tak jak wam kiedyś mówiłam, sama stworzyłam. Okej, okay, teraz się będziemy ubierać. Patrzcie, ja w ogóle mam ostatnio obsesję na punkcie spodni Moro i mam chyba 6 par spodni Moro. Kiedy zamówiłam kolejne, tylko to są takie bardziej szare. Ale ja będę ubierać takie spodnie. Dobra, zaraz wszystko ubiorę i wam powiem, co jest z jakiego sklepu, bo ostatnio robiłam wam haul, pokazywałam wam rzeczy i było pełno pytań. Z jakiego sklepu, więc teraz wam wszystko dokładnie opowiem, jak się przebiorę. Ups, wyłączyło się światło! Naszyjniki nie mam pojęcia, to jest od Lexi, to jest chyba z Selfie Store. I nie wiem reszty. Pierścionki mam prawie wszystkie z Selfie Store, tutaj Swarovski, nerka, jest nowa dzisiaj przyszła, Prada. Tobody jest Zary, spodnie, okej, okay, to są Cargosy. Ja mam swój ulubiony sklep z Cargosami, to ja wam się wyświetli ich Instagram, bo mam naprawdę super Cargosy. A te buty dzisiaj kupiłam, są to Jordany trójki w kolorze takim czerwono-białym. Ale to jeszcze nie jest w ogóle pełny outfit, ponieważ jeszcze będę włosy sobie robić i będę zakładać, tylko włosy już tam zrobię, bo ja tam przyjeżdżam w ogóle wcześniej. Właśnie nie przyjeżdżam dlatego wcześniej, żeby zrobić włosy, tylko przyjeżdżam wcześniej, bo mamy próbę i będziemy mieli dużo czasu, mi się będzie nudzić, więc będę zrobić włosy. No ale mój outfit jest tak jak na każdej konferencji, w ogóle taki w miarę luźny. Wiecie, znacie, jak wam się podoba. Okej, okay, że ja mnie wszystko spakowała, muszę zabrać włosy, chyba sobie będę falować, chociaż nie wiem, kurde. Najlepsze rozwiązanie. Ale tyle rzeczy. Dobra, mamy auto, ponieważ Lexi Chaplin jest driverką i ma auto. Dobra kochani, ja już jest ze mną Lexi. Hello, hello. I tutaj mamy dwóch gości, Mateusz Jakubowski i Krycha. Ale że szyderców. I będziemy komentować będziemy... tego kierowcę. Nie, Trochę się stresuję teraz. Każdy mówi, jaki on jest kiepski kierowca. Dobra, tu ja nigdy nie wiem, co robisz. Tak powinno być czołówka. Nie. 50 metrów od domu. A pamiętacie, jak na ostatnim vlogu, to był chyba, nie, to był twój vlog, jak miałeś to Audi, to tego Audi już nie mam. Przestań! Zaraz zostanę z powrotem. Complication. Najgorsze było to, że było... Samo się zepsuło. My już dojechaliśmy, zginęliśmy tylko prawie raz. Byłby taki mały zgonik, po prostu. Zgonik. Tauron. Krzaki. Krzaki tutaj macie, krakowskie. Mamy... Tauron krzaki.
O, tutaj ja mam GoPro w bagażniku, zapomniałem, że też będę nagrywał. Też nagrywasz? Ty masz kanał na YouTubie? No mam, taki nieprosperujący w sumie. O, teraz idźmy Tauron Arenę. I ogólnie Lexi przed chwilą powiedziała, i to jest prawda, że jesteśmy na terenie ekipy Freeza. I może w każdej chwili możemy zostać zaatakowani, bo my, nie wiem czy wiecie, jesteśmy z gangu Team X. I możemy zostać zaraz zaatakowani. Patrzcie, ja tutaj dostałam taką plakietkę, a Lexi przed chwilą robiła tutaj. Jak w szkole, jak i zaraz zobaczymy, jak wyszło. Tak właśnie są robione tutaj zdjęcia. Nice. Łukasz łysa trochę. Gość. Wyglądasz lepiej jak na żywo. Wow, ale gościuwa. Should be gościuwa. Thank you, fame mama. Thank you so much. Merci. I love fame mama. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. I tutaj będą ludzie. Witamy w Tauron Arenie, miejsce, gdzie przeżyłam najlepsze chwile życia i fagacior też. Najgorsze. A ja najgorsze chwile mojego życia. Ej, wszystko mi się... Czy my dobrze idziemy, a nie w tą... Tak, ja wiem doskonale, gdzie jesteśmy. Nasze szatnie w tę stronę były. Tu były wywiady, pamiętasz? Tak, tak, już teraz pamiętam. Tak, pamiętam. Tu, ja pamiętam wszystko, ja tu normalnie widzę, Agata, jak ja tutaj... Ty wiesz, tu mieszkasz? Przyszedł tutaj? Dobra, moja szatnia to była... Światło... O kurde, teraz... Ej, Lexi, to będzie światło, nie, to będzie... Okej. Okej, jaką ja miałam? Tam ktoś jest. Okej, tu była Zaraz nas wyrzucą stąd! Czekaj, jakby się to rozdąknęli, byśmy już nie wyszły. I wszyscy by szukali, gdzie Agata i Lexi? A twoja była gdzie? Moja chyba była czerwona, ale nie wiem czy... Okej. Wow, ej serio, i tutaj były takie twarze wydrukowane. Tak. Agata, to ty za tydzień. Ej, wiesz, że sobie w ogóle nie zdaję sprawy z tego, że ja walczę za tydzień. Ja tak miałam przy drugiej walce też. Czekaj, babo, ostrość. To była moja szatnia. Naprawdę? Czerwony, tak daleko? Czyli odwaga i kociołek. Okay. I co, jaki masz vibe? Czy dostałeś... Jak się... Sorry, że ten vlog jest taki all over the place, ale my jesteśmy nowymi youtuberkami. Ja miałam jakąś gorszą szatnię, twoja była fajniejsza. Co za faworyt. A z kim ty miałaś? Sztuksem. Proszę. I pamiętam, że wiecie co, była rozwalona łazienka, była taka pompa tutaj. I strasznie jest ta pompa! I strasznie tutaj śmierdziało jakieś ściekami. Ej, wiesz, że mnie w brzuchu ścisnęło teraz stres, jakbym ja, nie wiem, zaraz miała... O matko, kumasz... A to dobrze, musimy się... Stres jest potrzebny przy walce. Tak, muszę się skręcić, no. Wow, ten korytarz potem na wszystkich szotach i w ogóle... Tak, ja pamiętam, ja szłam taka... Jak w jakiejś trawie potem tak... Oh. Po walce? No i wszystko... A ty wyszłaś tu? Ja wyszłam tam. A potem było... Czemu ja nie udzielam wywiadów? Albo udzieliłam jednego wywiadu, ale no nie mogłam, bo miałam już... Byłam tak serio... Tutaj udzieliłaś go chyba, nie? Tak, tutaj. Tak. I byłam taka... Jeszcze ktoś do mnie cały czas dzwonił. No ej, ale to jest normalne, że nie chce się wywiadu. Tak. Cały twój świat właśnie legł w gruzach 3 minuty potem. Nie, no ja ponadto się tak czułam. Ja, byłam tak roztrzęsiona. Ja po prostu miałam takie... Ja chciałam jak najszybciej wrócić, położyć się. A ja chciałam się rozpłakać. Ja chciałam się rozpłakać. Ja nie płakałam. Mi było smutno, ja byłam zła, ja byłam taka odcięta w ogóle. Nie. I potem ludzie komentowali, czemu one tak... Mówi na tym wywiadzie, wiecie o co chodzi? Ja ale przed chwilą się biłam, że no. Ludzi. A wy się zastanawiacie, czemu ja taka jestem rozkojarzona i źle odpowiadam na pytania. It's for the haters. Mi Lexi mówi i wszyscy mówią, że mam dzisiaj ładne włosy i że nic z nimi nie robiła, ale ja miałam pomysł, żeby je pofalować, takie miałam pragnienie. I chciałam też założyć chustę. I też mi wszyscy mówią, żeby tego nie robić, ale no to jest to, co ja chciałam zrobić i możliwe, że to zrobię. No, I'm single. I'm single, Lexi. Bo Wojtek do mnie podchodzi i mówi, my bae, a jak włączyłam... Come with me. A jak włączyłam kamerę, to mówi, o nie przy kamerach. No gdzie? Przecież ja jestem single. Single and ready to mingle. Single and ready to mingle. Właśnie. O Boże, że się zabijesz. No i by nie było koło main eventu. Koja. Witamy. Czternoszyniczka doznała kontuzji. Co ty ogólnie sądzisz o tym, że Szczeja postanowiła się wycofać? Patrzcie, jaką dziadek ma czapkę. Wierzysz tą kontuzję, on czy ta kontuzja stara się być troszkę bardziej młodzieżowy. Zrezygnować z walki, bo wiem, że między wami...
wiem, że tego nie lubisz. Ja wiem, że mnie nie lubisz, bo ja troszkę dużo gadam. Ale ja naprawdę nie mam nic przeciwko tobie, zobacz. W moim kolorze. Dobrze. Ale... Mówię się z tobą na kawę. Nie, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dużo wypowiadamy się na temat mojej pery. Nie wzięłam ci naturalnego, szkoda by było. Wzięłam ci syntetyczną, bo wiem, że ją szybko zużyjesz. Bardzo dziękuję, ale na kawie się chętnie umówię, ale peruki nie będę ci stawał, dobrze? Słyszałam, że ty jesteś taki chętny. Na jakie propozycje? Nie ze mną, bo słyszałam, że ty nie tak lubisz mnie, ale nie wiem, jak podejść. Chodzi mi o face to face dziewczyn, czy widziałem twoje wkurwienie, no, że było bardzo ciężko przez was wyciągnąć. Czy ja stary ten, ja... Ty się wypowiedziałeś o tym na streamie u Popa chyba. Tak, tak, no chciałem pociągnąć po prostu to, żeby wiesz, podkręcić atmosferę, robię to samo co ty, czy Sylwek. Jakby jest to niemożliwe wśród dziewczyn, bo one nie chcą zrobić, ale rozumiem Fagatę, rozumiem Monikę, mają do tego prawo, nie mam jakby, inaczej, ja jestem wkurwiony po prostu, że wiesz, że tutaj nie iskrzy, nie? Ale to dlatego, że jestem jeden z właścicieli federacji, zależy mi na tym, żeby atmosfera była podkręcona, tak? Czy chodzi mi o te dziewczyny, że to się stało, że te emocje tak nagle spadły w dół? No ogólnie ludziom się nigdy nie dogodzi i jak na przykład LaLuna robi dymy i jest głośno, to ludzie ją wyzywają od patologii, a jak u nas tego nie ma, to jesteśmy wyzywani od ludzi. Jak Monika weszła i tam krzyknęła coś, to też była wyzywana, więc wierzę, że się nigdy nie dogodzi, moim zdaniem. I nie ma co na siłę czegoś robić i jakiś spin, jakiś, wiecie. Cześć! Bo to bym mówiłaś, że jest ta story, że nas będziesz tutaj niszczyć na tej konferencji. Nie, niszczyć nie, czyli chciałam zniszczyć, wyjaśnić. A na koniec końców, jak Bartek zadał pytania, to nie wyjaśniłaś. Dokładnie, bo ty też chyba nie jesteś z policji, że jesteś. No nie jestem z policji. No wiem, czy ja też chcesz wyjaśnić, że spotkamy się do prokuratury, jeżeli złożysz donos i wtedy porozmawiamy. No to widzisz, mówiłem ci, że to trochę takie bezcelowe. No jest bezcelowe, bo mi czas zarzucasz, czego po prostu ja ci nie będę legalizować i rozmawiać z tobą tutaj, bo po co? Powiedz mi, czy dalej chcesz drążyć? Zupełnie inne emocje, no nie? Przed walką dzieje się tyle różnych rzeczy w głowie, tyle emocji. Mi się chciało płakać, śmiać, wszystko naraz, że no zobaczymy. No to właśnie Monika, bo zaczęłaś sparować, w sensie teraz już kończysz sparingi. I jak sobie radzisz właśnie z tymi emocjami? Bo ja pamiętam moje pierwsze sparingi, no to dla mnie jest ogromny stres. Ty na cage'u pokazałaś, że jesteś osobą bardzo emocjonalną. Czy uważasz, że sobie bez problemu poradzić, czy w ogóle złapować bakcji nawet ten sport? Siema. Czy bez problemu? Nie wiem, raczej nie. Na sparingach mi szło na początku średnio, już mówiłam chyba tobie, że popłakałam się 4 razy na pierwszym sparingu przez te emocje, ale teraz jestem po, nie wiem, w sparingach może 6-7 i ostatni był naprawdę dobry, więc myślę, że jest o wiele lepiej. Jaką influencerkę już strzeliłaś? Natsu. Natukłaś Natsu? W sensie nie, sparowałam z Natsu i przewalczyłyśmy 3 rundy. I myślę, że było bardzo dobrze. Jaki był wynik? Wynik był taki, że 5 sekund przed, na tym nie udusiłam. Ale przewalczyłyśmy 3 rundy i w stójce uważam, że... No nawet nagranie, więc warto jego mogę sobie pokazać, jak chcesz, po ja konferencji. Także... A z Natalią? Nie wiem, nie wiem. Wiemy, Bartejka. Myślę, że w stójce przewożałam dużo. A jeżeli chodzi o partię, to też myślę, że jest dobrze. Nie jest najlepiej, ale myślę, że jest dobrze. A to jest w ogóle bardzo dziwne, bo mówisz, że sparowałaś z Natsu, natomiast Fagata też mi pokazywała sparingi z Natsu. I jak to jest? Jak uważasz, Fagata właśnie? Czy to jest okej, że dziewczyna, która sparowała z tobą, sparuje też swoją przeciwniczką, bo logiczne jest, że gdzieś tam później są jakieś rozmowy i coś mogło zostać przekazane. No nie wiem, tam w Team X chyba jednak nie jest taka rodzina, bo oni już kilka razy była taka sytuacja, że pierdolili na siebie za plecami, więc u nich chyba nie ma czegoś takiego jak honor i trudno, po prostu się nie zadaje z osobami z Team X. Ze mnie fryzurę, bo pisał mi, że fajna fryzura i te.
ten. A jak pan zobaczył kamerę, to przyszedł. No, a cały ksania. On szedł tak ten i nagle poprawił włosy. Powiedział, jaki to kanał? Powiedziałem, nie ciekawe to tylko ja. Powiedziałem, że nie uważam, żeby Rafał powinien się być jeszcze raz hejterem, bo pokazał czystą dominację genetyczną. Normalnie wrażenie. Tak jest, taka jest prawda. Jestem już po konferencji, jestem troszeczkę zła na siebie, bo poniosły mi troszeczkę emocje. Dużo osób widziałam, że mi zarzucało, że przestraszyłam. Nie, mnie ten temat po prostu irytuje, ten temat się ze mną ciągnie wiele miesięcy, nie chcę do niego wracać, ja się odcięłam całkowicie nawet od takich wspólnych znajomych i to o to chodziło, nie, że się przestraszyłam, nie boję się Moniki Kluciolek, ja się bałam, to prawda, bo do mnie nie wzięła walki. Jedziemy z Krychom UFC i Matim. Mati, mój PR-owiec, tak? Został wywołany i z Lexi. Nie. Ja się zostałem doceniony. Jak coś, nie mam PR-owca. Słuchajcie, Krycha jest prywatnie strasznie fajny. Miły taki, przede wszystkim tak, miły. Taki normalny chłopak. Ja cię nie poznawałam, ty tam byłeś taki, taki, wiesz, taki bardziej, no wiadomo, że trzeba trochę grać, ale byłeś totalnie inny, taki arogancki. Ja cię bardzo lubię, bardzo Krycha. Pewny siebie, taki przepewny siebie, można by trochę powiedzieć. A ty taki, to jest taki miły, normalny chłopak, inteligentny. Ile miodu na moje uszy, ja nie zasnę dzisiaj. Dziewczyny tam w DM-ach. Nie, czy to jest miód na twoje uszy, a teraz zastanawiam się, który jest prawdziwy Krycha. No słuchaj, no to jest czy ty przy nas grasz? Sceniczny wizerunek. No nie wiem, a no może wiesz, to przy znaczy, nas jeżeli miły. Byłbym sobą, to każdy by powiedział, że jestem nudny, beznadziejny i że... Czy ja wiem, skąd wiesz? A czy mi tak teraz mówią, że na przykład udaję, albo że właśnie mam PR-owca, albo że udaję mądrą? Wiesz, o co chodzi? Bo się trochę zmieniłam, wiesz, inaczej się zachowuję i myślę, że może byłoby coś takiego, ale myślę, że ludzie by cię polubili, bo ja cię na przykład... Jezu, jakie to jest w ogóle! Ciebie też lubię. Nie, ja ogólnie podchodzę tak do życia, że ja, nie wiem, staram się nie być ogólnie niemiły dla ludzi, bo w sumie, co mi ktoś zawinił, jak ja jestem dla kogoś tak się... Ja na przykład, wiecie czego nie rozumiem? Bycie na przykład niemiłym dla ludzi, którzy pracują, na przykład wiecie, dla jakichś kelnerów i w ogóle tak z dupy, a są ludzie, wiem, że są ludzie, którzy są... Na kogoś. Tak, są bardzo, bardzo niemiłe. To jest temat na jeden odcinek. Ja będę już kończyć. Dziękuję wam za wsparcie. Pamiętajcie, Team Fogata. Dziękuję wam, kochani, bardzo za wsparcie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba. I papa, musicie się też pożegnać, kochani. Bye!